Bo wiesz, że jest jeden leitmotiv twoich filmików. Wiesz jaki? A ja, że mi powiedziała, Kasia. Nie, mówię o leitmotivie, który jest przykrywanym przez ciebie żartobliwie problemem. Tusza. Tusza. No, jak ładnie powie... Jakie ładne słowo. Tusza. Gabaryt. Gabaryt. Jakby powiedzieć, jestem stylową XXL-ką. Albo jestem powiększonym zestawem McDonalda. Tak. Dlaczego ty masz problem? To jest część ciebie. Ludzie cię kochają, słuchają, bawią się, przyjaźnią się z tobą. Ale to nie chodzi o ludzi, to chodzi o mnie. Weź i tak spektakularnie przytyj, typu do tak 250 kilo i spróbuj się ładnie ubrać. Od kiedy ty, kurwa, ważysz 250 kilo, Kaśka Nosowska, no? Ja idę na to. No, byś... Nie no, żartuję, no. Co, jak ja przytyję, to ja ważę w ubraniach, jak mocno nacisnę na wagę, się. 53 kilo. No ja jestem szczuplutki. Ale, no. Ale to teraz mnie chcesz po prostu dobić? Nie, nie, po prostu chcę ci powiedzieć, że można, tak jak ja, no. Ale ja to planuję, naprawdę. Ale ile razy idąc na fitness pomyślałaś, dziś wyjątkowo nie pójdę, bo wyjątkowo mnie dziś boli głowa? Nie, mam takie fazy z fitnessem, znaczy może nie z fitnessem, z siłownią, że kupuję karnet na typu 300 lat, bo myślę sobie, nie kupię na miesiąc, bo na miesiąc to za mało, wiadomo. Na rok też za mało, bo wiem, ile muszę schudnąć i kupuję na długo. Ale najdłużej na ile? 10 lat kupuję? Na rok typu na przykład. Rok fitnessu? Chcesz umrzeć? No, w każdym razie, ale kupuję, to jest tylko karnet. No to nie jest tak, że nagle przerabiam rok w sekundę, tylko po prostu to jest karnet i czynię z niego pewnego rodzaju zobowiązanie. Wobec siebie głównie. No, wobec siebie, no jest karnet zapłacone, no wiesz, normalny człowiek nie wydaje po próżnicy pieniędzy. Na rok? Na rok. No więc kupuję, po czym... idę i łapię fazę takiego neofity, który nagle się staje po prostu, myślę sobie, nie no, muszę mieć porządną torbę, przecież nie mogę pójść tak z torbą z Ikei na siłownię. Muszę sobie kupić jakąś taką sportową, potem kupuję sobie takie jakby trochę lepsze buty, bo myślę sobie, nie, w tych butach to jednak źle. Potem myślę sobie, o, tam była skakanka na siłowni, to muszę sobie kupić do domu, żeby jeszcze czasami podćwiczyć w domu. A potem myślę sobie, jestem taki pierwszy poranek i to jest tak między w okolicy 3 miesięcy. Myślę sobie, tak szaro. Pada. Musiałabym zatankować, bo nie dojadę na tym, co mam. Zostanę, jutro pójdę. I jutro myślisz? Jutro myślę, jutro myślę sobie, nie no, znowu pada. Przecież nie dolałam tej benzyny, to zostaje. A potem myślę sobie, głupio mi tam pójść, bo wszyscy się będą gapić i będą... Oczywiście wyobrażam sobie, że będą serwować mi takie naprawdę pełne dezaprobaty spojrzenie typu nie było cię. Tak! No więc rezygnuję, nie idę, zapominam o karnecie. I tak czekasz, aż ci się skończy ten karnet i mówisz, no to teraz nie pójdę na krzywy ryj. Ja wypieram jego istnienie ze świadomości.